W ciągu zaledwie 5 tygodni złoty wzmocnił się aż o 20 groszy. No i czy są szanse, że silny złoty będzie pomagał zwalczać inflację w Polsce? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witam, dzień dobry Zbyszku, dzień dobry Państwu. Skąd to wzmocnienie złotego? No właśnie, jakby patrząc na kurs złotego, można być zaskoczonym dynamiką tego ruchu, z tego względu, że na euro-złoty to jest taka para walutowa, na której zwykle dość niedużo się dzieje. Jeśli ten ruch następuje szybko, to on raczej następuje w drugą stronę, czyli złoty szybko traci, ewentualnie te straty później odrabia mozolnie. A teraz mamy sytuację odwrotną, kiedy to złoty szybko bardzo zyskuje. Takich sytuacji historycznie no nie mieliśmy dużo. I jakby popatrzeć na przyczyny, na zachowanie innych rynków, na sytuację w polskiej gospodarce, na sytuację, nie wiem, w zakresie inflacji, stóp procentowych, to też niespecjalnie te argumenty są mocne. I jakby jak to można wytłumaczyć? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jesienią ubiegłego roku, kiedy to złoty był po blisko 4,90 euro, blisko 4,90 złotego, było sporo pesymizmu względem europejskiej gospodarki w ogóle. A dla inwestorów globalnych, także tych takich bardziej spekulacyjnych, Polska to jest taka Europa na sterydach. Czyli jak jest dobrze, to polski rynek sobie radzi czasem dużo lepiej niż ogólne europejskie rynki. Jak jest źle, też to działa w drugą stronę, czyli nasz rynek sobie... No bo w swoim komentarzu napisałeś, że Polska to jest Europa z dźwignią i pewnie będziesz to właśnie teraz wyjaśniał. Tak, możemy też użyć takiego, takiego sformułowania. No i to nastawienie wynikało z obawy o kryzys energetyczny. Ceny surowców energetycznych przeznaczonych dla Europy były niesamowicie wysokie jesienią ubiegłego roku. Stawki kontraktów na gaz, na prąd, krótkoterminowe, spotowe, były szaleńczo wysokie, grożąc no, jakimiś koszmarnymi scenariuszami dla Europy. I ten scenariusz się nie zmaterializował, prowadząc do znacznej poprawy nastrojów wobec europejskiego rynku wśród inwestorów. A rynki mają to do siebie, że lubią skrajności. Raz jest pesymizm, raz jest optymizm. Rzadko kiedy rynek jest w takim, no można powiedzieć, marazmie, kiedy nic się nie dzieje. No i jakby przesunęliśmy się z tego punktu A do punktu B po dwóch stronach skali. Z bardzo dużego pesymizmu wobec Europy i w związku z tym uderzającego też w polski rynek w bardzo duży optymizm, widoczny na GPW, widoczny na rynku złotego. W cudzysłowie Londyn jest dzisiaj w złotym i myślę, że stara się z tego trendu wycisnąć jak najwięcej. Do tego dopisywane są inne dodatkowe historie, jak to, że nie wiem, na dniach ma przyjechać wysłannik Chin do Kijowa, że może będzie jakiś pokój, ale byłbym dość ostrożny z tymi teoriami, z tego względu, że no ta skala reakcji jest bardzo duża jak na dość wątłe informacje w tym zakresie. Równie dobrze ktoś może powiedzieć za chwilę, nie wiem, Białoruś dołączy do Moskwy w jakiś bardziej aktywny sposób, bo też przecież Łukaszenko cudownie odmłodniał 10 lat na zdjęciach w ostatnim czasie, tak jakby rodząc podejrzenia o to, że jest podstawiony jakiś słup zamiast niego, który będzie wykonywał rozkazy Putina. Także jakby wydaje mi, ja to postrzegam jako trochę takie dopisywanie już uzasadnienia do tego, co widzimy na rynku. Fakty są takie, że jakby zagranica dzisiaj mocno jest aktywna na złotym i do momentu, kiedy coś się nie wykolei w tym globalnym sentymencie wobec Europy, to po prostu ten trend może się utrzymać. Patrząc na fundamenty, nie jestem jakimś wielkim optymistą, bo dobrze, złoty faktycznie startował z niesamowicie niskiego punktu jesienią ubiegłego roku. Był bardzo tani, szczególnie wobec dolara. Historycznie był bardzo przeceniony, więc można było powiedzieć, że jest mocno niedowartościowany, ale to niedowartościowanie w dużej mierze zostało już wymazane, a jeśli popatrzymy na perspektywy inflacji w Stanach, w strefie euro i w Polsce, to te perspektywy w Polsce kształtują się zdecydowanie najgorzej.
a jednak to jest na dłuższą metę istotny czynnik dla gospodarki, bo jeśli kurs walutowy się nie zmienia, nawet nie zmienia, już nie mówię o umocnieniu dalszym, ale nawet jeśli się nie zmienia, a u nas miałaby być inflacja o 5 punktów procentowych wyższa niż u naszych partnerów handlowych rocznie, no to rocznie 5% eksporterzy tracą konkurencyjności, czy w ogóle gospodarka, no bo importerzy tak samo konkurują, producenci konkurują z importem, tak? Więc ogólnie zasada ekonomii przewiduje, że w takich warunkach, gdzie nie ma tego sentymentu rynkowego, no to jeśli u nas ceny rosną 5% szybciej niż gdzie indziej, to złoty powinien 5% tracić, tak? Wiadomo, że to tak nie wygląda z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, to jest jakiś tam długoterminowy kurs równowagi, ale to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że ten kurs równowagi nienamacalny idzie w inną stronę niż faktycznie kurs, który obserwujemy na rynku i po prostu ten rozdźwięk z każdym dniem umocnienia złotego wobec euro, wobec dolara się powiększa. Czyli że wkrótce jednak powinniśmy się spodziewać, jeżeli inwestorzy będą się zachowywać racjonalnie, osłabienia złotego, tak? No i przy okazji chciałbym cię zapytać, jakbyś komentował to ostatnią Radę Polityki Pieniężnej. Tam Rada Polityki Pieniężnej wspomniała, że właśnie nadzieję w walce z inflacją wiąże z silnym złotym. To co, gdzie ten silny złoty, skoro on ma się osłabić? Nie, no jakby to jakby jest oczywiste, że jeśli złoty się umacnia, a tak jest teraz, to pomaga perspektywom inflacyjnym. Tym niemniej to nie jest element wystarczający. Jesteśmy tak daleko od celu, jeśli chodzi o inflację, a do tego polityka gospodarcza, jeśli chodzi o całokształt, polityka fiskalna, zapowiadane zmiany są proinflacyjne, że to umocnienie złotego będzie pomocne, ale nie wystarczy do tego, żeby sprowadzić inflację do celu. Nie wystarczy do tego, żeby u nas inflacja nie była wyższa niż w innych krajach, na przykład w krajach Europy Zachodniej. Co do tego osłabienia, no to tak to nie działa. Jakby ja mówię o fundamentach, o tym, jak się kształtuje taki kurs równowagi długookresowy. Wokół tego kursu kształtuje się bieżący kurs kreowany przez sentyment i po prostu to jest taki punkt, wokół którego krążą te realne notowania. No jakby dobrym przykładem jest turecka lira. Tak, to jest przykład niesamowicie skrajny, ale jednak dobrze odwzorowuje to, co chcę powiedzieć. Kiedyś za dolara płacono 2, 3, 4 liry, dzisiaj jest to blisko 20. I ten ruch z tego poziomu 2, 3, 4 na 20 to już nie jest sentyment. To jest skrajny spadek konkurencyjności tureckiej gospodarki wynikający z szalonej inflacji wygenerowanej przez nieodpowiedzialną politykę. U nas ten spadek konkurencyjności jest na nieporównywalnie, na szczęście, mniejszą skalę. Dlatego większy wpływ na kurs ma sentyment, ale jednak jeśli ta inflacja u nas będzie chronicznie wyższa, to ten sentyment będzie oscylował wokół coraz wyższego kursu równowagi. Tak mogę to nazwać, może nie wiem, czy to jest jasne do końca, czy nie, ale są dwie takie siły. Jedna działa w długim terminie, fundamenty gospodarki działają w długim, nie działają z dnia na dzień na kurs. Natomiast z dnia na dzień ten kurs może oscylować i w dół, i w górę, w zależności od nastrojów. To tak jak z notowaniami spółek na giełdzie. Spółka może być słaba, mieć słaby biznes i długoterminowo może nawet zbankrutować, ale to nie oznacza, że w poszczególnych dniach czy tygodniach jej kurs nie może zyskiwać, jeśli inwestorzy z jakichś różnych powodów będą chwilowo optymistycznie nastawieni do jej perspektyw albo do całego rynku. Czy to należy rozumieć tak, że tym bardziej nie powinniśmy rozmawiać o tym, kiedy będą obniżki stóp procentowych, nie powinna tego robić RPP, bo to będzie wysyłanie błędnych sygnałów na rynek? No wiesz, Zbyszku, Rada Polityki Pieniężnej jest niezależna, może robić co uważa za stosowne. Ja podchodzę do tego tak, że skoro nie widzimy w horyzoncie projekcji inflacyjnej dojścia do celu, a tym bardziej poniżej celu inflacyjnego, to również nie należałoby komunikować obniżek. Obniżki miałyby sens, gdyby projekcja pokazywała zejście poniżej celu. Oznaczałoby to, że polityka pieniężna w pewnym momencie będzie zbyt restrykcyjna. Jeśli tak się nie dzieje, to albo projekcja jest zła, albo po prostu nie należy tego robić. O tym, dlaczego w ciągu 5 tygodni złoty wzmocnił się aż o 20 groszy, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem,
głównym ekonomistą XTB. Dziękuję, Przemku, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.